Przepis podzielę na trzy etapy. Etap pierwszy, składający się z sporu, czosnku, cebuli, soli, pieprzu, papryk wędzonej ostrej, zmielonej gałki muszkatołowej, szałwii, rozmarynu, żurawiny, moreli, kasztanów, sajdera. Sucha, jest to wita wheat gluten i mąka z ciecierzycy. Oraz trzeci etap, który się znajduje w rogu. Jest to wywar z warzyw, cider, pomarańcza, cebula, balsamic vinegar, zioła, pasta miso. I te składniki nam są potrzebne do stworzenia czegoś właśnie pięknego. Ale nim to zrobimy, nim zaczniemy wojować z tym całym chaosem, nie zapomnijcie dać lajka i subskrybować kanału. Na rozgrzaną patelnię dodajemy troszeczkę oleju, pokrojony por, cebulę i czosnek. Lekko zasmażamy. Kiedy wszystko nam się już ładnie zesłoci, dodajemy wywar z warzyw, cider, wszystkie niezbędne zioła i lekko zasmażamy. W międzyczasie bierzemy morele, kasztany i żurawinę, wrzucamy do blendera i miksujemy na średniej wielkości kawałeczki. Jeżeli macie dobry blender, zajmie to dosłownie parę sekund. O takie mniej więcej kawałki nam chodzi właśnie. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Dodajemy nasze zblenderowane owoce do patelni. Wszystko ładnie mieszamy i zasmażamy. Robi się nam bardziej gęsta masa, którą dodamy zaraz do mąk i wszystko ładnie wymieszamy. Jak widzicie, już prawie w ogóle wody nie ma. Właśnie o to nam chodzi. Dodajemy całość od razu do mąki z ciecierzycy i glutenowej. Jak widać, to jeszcze paruje. Nie czekałem w ogóle, żeby to ostygło. Wszystko zaczynamy ładnie mieszać. Na początku szpachelką albo łyżką, zależy co tam macie pod ręką.
Ja Wam polecam już pod koniec, jak to troszeczkę ostygnie, mieszać to rękami, dokładnie to wymieszamy, ponieważ jest bardzo dużo składników w tym, polecam ugniatać to 5, nawet do 10 minut, żeby była pewność, że wszystkie składniki zostały dobrze wymieszane. Mimo że po chwili naprawdę będzie to już wyglądało, że jest gotowe, to lepiej to nawet, tak jak widzicie, miarzyć, żeby mieć pewność właśnie, że nie ma nic z mąki. Wszystkie produkty zostały dobrze wymieszane. Kiedy wszystko już jest gotowe, wysypujemy nasze zioła do panierki, mieszamy, bierzemy nasz seitan i ładnie obtaczamy z każdej ze stron, tak żeby był pokryty cały przyprawami. Jest już pięknie. Ta-da! Resztę ziół zbieramy, ponieważ wykorzystamy je do pieczenia w piekarniku. Dodam do nich jeszcze łyżkę cynamonu. Bierzemy gazę do pieczenia i dokładnie na ciasno owijamy nasz seitan. Dosłownie jak cukierka, że tak powiem. Boki obwiązujemy, ścinamy nadmiar materiału. Do pojemnika żaroodpornego wsypuję resztę ziół z panierki i cynamon. Wszystko dokładnie mieszam. Dodaję bulion, cider, balsamic vinegar, ocet balsamiczny bodajże po polsku. Zgniatam czosnek z łupami i wrzucam również do płynu zioła. Miejcie pewność, że większość Waszych ziół była świeża, bo fantastycznie dał nam to aromat. Jak widzieliście, dodałem kolejną łyżkę pasty miso. I wkładam seitan. Miso dodaję tylko dlatego, bo daje
fantastyczny aromat i smak. A do seitana dodałem, bo doda takiego mięsnego, że tak powiem, posmaku i struktury. Teraz wkładam pomarańcze, zgniatam je, żeby sok puściły. Cebulę i resztę ziół. Kiedy wszystko już jest gotowe i wygląda zachęcająco, ładujemy to do piekarnika. To jest mój ulubiony etap. Zawsze jestem ciekaw, jak wygląda mój seitan. Delikatnie go wyjmujemy, ostrożnie, ponieważ jest gorący. Nie czekam, żeby ostygło to. Pozwalam, żeby troszeczkę skapało pozostałości soku. Z tego płynu tutaj zrobię właśnie sobie sos, więc go nie wylewamy. Odkładamy na bok, a teraz rozcinamy gazę, dzięki której nam się ukaże coś przepięknego. O rany Boże, ja normalnie się nie umiem opanować, zaraz chyba to zjem. Tak pachnie i tak gorące jest, że to po prostu masakra. Ale zapach po prostu niesamowity. Taki seitan odkładam na 20 minut, widać struktura, no fantastyczna jest. Odkładam na 20 minut, żeby ostygło. Po tym czasie przygotowuję sobie moje ciasto. W związku z tym, że w okresie świątecznym naprawdę mamy dużo do roboty, ja sobie pozwoliłem kupić gotowy produkt. W sklepach teraz są bardzo dobre masy na ciasto wegańskie, więc naprawdę to nie odgrywa żadnej roli. Rozwałkujemy na odpowiedni rozmiar. Grubość Wam polecam i zalecam zarazem, żeby była takie pół centymetra. Przymierzam sobie, czy jest odpowiednie długie i szerokie. Kiedy już jest gotowe, na środek rozsmarowuję sos z żurawiny i na to położę mój seitan, który dodatkowo ze wszystkich boków zostanie wysmarowany sosem żurawinowym. Thank you.
Miejcie pewność, że każdy milimetr seitana będzie pokryty sosem. Kiedy jest już wszystko gotowe, tniemy boki ciasta na paski. Staramy się, żeby były takiej samej grubości z obu stron i przede wszystkim taka sama ilość. Starałem się znaleźć w słowniku, jak to się nazywa po polsku, ale po prostu było to takie beznadziejne tłumaczenie, że stwierdziłem, że powiem co po angielsku. Jest to glaze. Są to 3 łyżki maple syrup, 3 łyżki mleka i 4 łyżki oleju. Oczywiście te osoby, które to oglądają i spożywają produkty zwierzęce, mogą zamiast tego użyć jajka. Smaruję wszystkie boki, żeby mi się ładnie skleiły. I zaczynam zaplatać na przemian. Lewa, prawa. Lewa, prawa i tak do końca. Miejcie pewność, że wszystkie boczki, naprawdę zwłaszcza końcówki, zostaną dobrze dociśnięte. I całość teraz smarujemy znowu naszym glaze. Dziwnie to się mówi, takie polsko-angielskie zdanie, no ale okej. Tutaj metoda numer 2, moja ulubiona, od razu sobie kładę na blaszę, na której będę piekł. Blacha stoi na miseczce, dzięki której mogę sobie dokładnie obracać i smarować z każdej strony. Nie żałujcie, smarujcie dokładnie, obficie. Dzięki temu będziemy mieli piękny, złocisty kolor naszego ciasta. Kiedy już wszystko jest wysmarowane, jesteśmy zadowoleni, robimy takie podwójne sprawdzenie. Wkładamy do piekarnika, w związku z tym, że kupiłem ciasto, jakie jest zaleceniami producenta, czyli 200 stopni na 25 minut. Bum, nara. I tak, moi drodzy, wygląda moja świąteczna pieczeń. W dzbaneczku mam sos. Wygląda naprawdę fantastycznie. Pachnie przepięknie. I po skończeniu robienia tego filmu na 100% zaraz ukroję sobie kawałek, bo się nie opanuję. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, proszę udostępniajcie filmy, moje przepisy. Polecajcie znajomym, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Smacznego, kochani.